Jeszcze godzinka nam została. Omerta. Hey, Bass. I came as soon as I got your message. Sit down, Tom. We have a mole, Tom. No. Who? I was up all night driving myself nuts trying to figure it out. I started thinking maybe it's one of our guys. We aren't paying his fair share. Someone with a light wallet. Maybe looking to Morello for a new suit. Frank wasn't around, so I went to the safe to get the account books. To see who's getting cents on the dollar he's earned. What do you know? The books are gone, Tom. Frank. Everything I have, I got with Frank. And every buck we've earned, every dime we've paid out, it's all logged in those books. Frank hands those over to the feds, we're finished. Frank respects one person in this whole town, and that's you. This has got to be some kind of misunderstanding. I've been calling him all day. I went by his place. He's gone. His wife and kid are gone. But why? I don't know. I'm sure he has his reasons. Maybe he's still smarting over the dog. But when you tried to drown. Yeah. Same one I shot after he wouldn't let me sink her. I was a stupid kid, Tommy. But grudge or no grudge, we gotta get those books back. Shake down all our stories. See who knows what. When you catch up to Frank, you get those books. And if he doesn't have them on him, you make him tell you where to find them. After that, you do what we gotta do. Dobra, no, mamy chwilkę oddechu, widzę. Czy w parku są jakieś znajdźki? Możecie mi powiedzieć. Czy w tym parku są jakieś znajdźki? Czemu raz? Już, dobra, nie było tematu. Fedora. Do kapelusznika się chodzi? Kurde, blad. Czemu ty nie możesz biec? Czemu to jest takie... A nie lubię tempa spacerowego. Ale fury, kurde, się ma opaki. To nasi. Tam coś jest, dobra, coś tu jest, jest ok. W środku? Chyba w środku. A, może na tyłach. Tutaj. Time Detective Magazine. Nie, Dime Detective. Tough day today, Tom. We gotta keep a lid on this, Tom. Start with Biff, but don't give him nothing. I got your clean set of wheels. And something special here, if you want it. Jesus. Dyskretnie widzę. Frank sees a Lapara, he'll know. The old ways work. I didn't see this coming now from Frank. And now for the latest news. To jest po włosku chyba. Omerta też jest chyba po włosku. Nie wiem, co to znaczy. The remains of those brave souls lost aboard the airship USS. Ale no, nie wiem, co to znaczy, bo nie znam włoskiego, więc
Ani nie znaczy słowo omerta, ani lupara. Obrzyn, a? Brakuje kierunkowskazów chyba. Nie ma ich chyba tutaj, jakby znalazłem nigdzie. A, czyli obrzyn.
Foghorn Seidel, the man mountain with the shock of red hair, and Lancer star Bunny Smith. Speaking of Smith, he is jogging, I suppose you'd say, between his teammates, issuing last-minute orders. They seem responsive to whatever he's saying. He commands respect from his team, that is for sure. By goodness, there must be some nerves among some of the younger Lancers, Helms, Graveson, and Nicholson. Smith seemed to have pepped them up. That's good to see. That's what a good captain does. The cannons lineup is meandering over to the home team dugout. The Lancers are slowly taking up baseball or cricket. Baseball, from the opening pitch here at the Armory, the home of the Empire Bay Cannons. Stay with us for more. With music programming and up-to-the-minute news, this is WLH, Lost Heaven Radio. Kurde, mi wlazł pod koła, no. Big break. Mamy, to jest o gangstera gra, to jest ta taka dobra gra o gangstera, żadne gołe panie, o gangsterach podobny, to jest bardzo dobra gra. Taka wiesz, mamy, taka wie, taka dobra. Żadne nie, tu się tylko zabija, nie. Tu ani kawałka golizny nie ma, się tylko zabija, nie. Widzę, tutaj jest jakby bardzo mocno przeplatają się misje, gdzie jest dużo strzelania i kompletnie nie ma strzelania. Jest 15 minut jadę samochodem, to jest fenomenalne. Ty. Co ty zrobiłeś? Aha, cofa, dobra. On cofa, nie ja. Znaczy nie mogę rozejrzeć. Jest i Frank. Nie widać mnie w ogóle, mam tylko bardzo taki rzucający się w oczy zielony kabriolet. Take me to those account books, Frankie. Covered what could be the final play of this game and the series between the Lost Heaven Lancers. Nie jestem kompletny, nie jestem za nie. A quick reminder that this final inning is being brought to you by Swift Cola. When you need a lift, reach for a Swift. It's not only a taste sensation, it's guaranteed to increase focus. Nie wiem, czy to jest. Pick up a bottle of Swift Cola today. And as we are coming to a close, let me thank today's other sponsors. W ogóle nie rzucam się w oczy, że się wstrzymuje 30 metrów za samochodem, nie? Both of these teams could be said to be entering golden eras. Each team has a star player at the core with promising youngsters set around them. I refer, of course, to Smith and Seidel. The Cannons have had several such golden periods. The Lancers, it's fair to say, have not. Babcia! I can see Lancers manager, Frankie Hodge, prowling in front of the dugout, gesticulating. He seems animated, to say the least. Looks like he's putting one of the officials in his place, mapy. Or something or other. With the noise of the crowd, it is quite hard to say for sure. Whatever's going on down there, you can feel the sense of occasion, and you just know that whatever happens, the crowd will be. Gdzieś tutaj, tak? The first to tell you what has happened. The Lancers are now within minutes of snatching the gold series, which at one stage had appeared doomed, but they equally teeter on the edge of defeat. It all comes down to the final play. Nobody is warming up in the bullpen. Nobody down there is considering the possibility of extra innings. Bunny Smith then, standing on the mound, a look of steely determination on his face. He's betraying no emotion, doesn't look nervous or tired after his exertions this series, nor does he appear to be carrying the weight of expectation. He's having a word with the umpire about something or other.
What a strapping fellow. 6'2", 195 pounds. If the Lancers are to win here today, he's going to write himself into the record books. And boy, oh boy, yeah, what complete. Would mean to the people of Lost Heaven after such a long time without glory on the diamond. All right, can nie działa. Whatever was going on, here we go then. A, chyba, że ktoś to jest innym przyciskiem. Paddy Dougherty. Smith is pitching the game of his life, but Dougherty's a big man. If he can catch one, it could run, and with bases loaded, the cannons would have it. W ogóle nie podejrzewam, nie, w ogóle. W ogóle nie podejrzewam, że tutaj pan w garniturze, w kabriolecie. No, na czerwonym przyjechałem, przepraszam. Dougherty's gesturing, and that's only making Seidel more irate. This is it, folks. Another strike, and the Lancers win. If Dougherty can get behind it, surely the Cannons will get all their men home and snatch victory. A swing and a miss, and that's the winners! Lancers win! Lancers win! O, proszę pani, nie bardzo, polic. Oj, przepraszam, zapatrzyłem się, mi odjechali. Lost Heaven Radio, broadcasting on 570 AM. Kto wygrał? Nie słyszałem, kto mecz wygrał, się zająłem. Podziwieniem widoku. Jak wymuś? Ale samochód się ukurzył, proszę bardzo. Christ, they're flying him out of state or something. Fuck, this ain't good. Jaka poli... kurde, blade. Nie policji. Świetnie zabezpieczony teren, chłopaki. To się zbiera, czy co się z tym robi? Czemu? Weź. Ach. Jezus Maria. Tamtego trzeba było zebrać, a widzisz, a ja go strzelałem w niego. Nie zapałem, przepraszam. Pan przez przypadek no drzwi otwiera. Why the feds take charge? Yes, we all want the same thing. I can't say I'm happy dealing with these people. Przekazanie informatora. 12 zamykam lotnisko, 13 informator z kotem FBI opuszczają krówkę. Przekazano informatora do przyjazdu do hangaru 5. Ksiki rachunkowe odbieramy po przekazaniu informatora. Jakiego mam dogonić? A, dobra. Oknem. Samoloty tu w ogóle są. Ch-
Chyba tak. Chociaż od cholery jest amunicji i granatów, nie wiem. Bo to ludzie Morella to są te. Kopona drowali, o. To jest ten mański? Oj. To już, już jest po cichu. Już po robocie. Już. Przepraszam. Przepraszam. Przy poprzednim którym? Tym? Czy oni z automatu wiedzą, gdzie ja jestem? Przepraszam, już nie jest po cichu. Już spalony jestem totalnie. Bardzo przepraszam państwa. Bardzo przepraszam. Tak. Snajperka, a widzi. Bardzo przepraszam. No ale wiecie, nie? Beczki. A my nic już nie mam. A jak zmienię tą osłonę, wystawię głowę. Tego wy, żeby się upewnić. Dobra, dostałem po dupie tak mocno, że ja pewnie zaraz umrę. To chyba nie dostrzelę do niego. Nie! O! Dobra. Tommy właśnie umarł. Koniec historii, słuchajcie. To było tyle. Pierwsza śmierć tak w ogóle.
O, zmienił kolor skóry. Przepraszam. Bo ja się cofnąłem, bo mi Celaj powiedział tam, fajne rzeczy są na górze. Się zasnąłem zobaczyć, nie? A dobra. Czyli tak, wiem, że tam jest dwóch po lewej przy drzwiach, więc tam nie wchodzimy. Był to pierwszy zgoniec. Może uda się cichaczem to załatwić. Ej! Na normalnym gram se. Na luzie. Coletti. A tam. Tu nie wejdę już. Oj. 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 Już mnie szukają, naprawdę. Naprawdę. Tak. A żeby was pokąsało. Nie, nie budzę, kompletnie nie budzę żadnych. Świetnie, druga śmierć w jednej misji, po prostu. Żadne, słuchaj, to jest, jestem tak dobrym skradaczem, tak samo jak byłem dobrym tutaj jakby śledzaczem. I tutaj jechałem po prostu za gościem zielonym, odkrytym samochodem, nikt się nie kapnął. Mogę wziąć samochód i ich rozjechać? Jeszcze raz. Wyścig był banalny, pewnie dlatego, że miałem po prostu złą... Miałem złą skrzynię biegów pewnie i to trzeba było inaczej. Jestem ciapa i o.
FBI hands over Colletti. Morello makes him disappear in his plane. Then those account books bring Salieri to his knees. To nie da się przejść po cichu chyba, nie wiem. Nie da się. Nie, tu jeden gość jest, czy tych gości? Nie wiem. Jeden, dobra. Tam gościu jeden chodzi. Tam dwóch kolejnych. Czemu oni cały czas sam mówią? Niech sobie przejdą. Czy jeden sobie przejdzie? Dzięki, dzięki. Idealnie. Tom. Frank. The Don sent me. I figured as much. I'm sorry it had to be you, Tommy. Anything you want me to tell him? I wish it could have shaken out better, but Morello finally came after me. It's okay. You can come out. Morello offered me a simple trade. The Don's account books for our lives and tickets out of this town. You hand the books over yet? I'm not so stupid, Tom. They're safe. Morello was waiting for this. It's a key to a box in the Grand Imperial Bank downtown. I told Morello I'd hand it over after the plane was fueled and ready to go. His men were meant to fetch it before we left. I took care of them. Told them to get on a plane. Go on, March. Alice, get aboard. Frank, you're coming with us. Not right now, honey. Just get buckled in. Tommy and I, we have some serious business to discuss. But Frank... Get on the plane, March. For Alice. For me. Get on the goddamn plane, please. Dobra, panie Franki, wsiadaj ty i leć. You been paid yet? Yeah. Now you've been paid twice. You take the ladies wherever they want to go. Yes, sir. Thank you, Tom. Christ, Frank. Why didn't you ask us for help? I guess I just wanted out. One way or the other. I'm tired, Tommy. Tired of lying to my wife. Tired of checking under my car every time I take a Sunday drive. And tired of waiting for the Don to put two in my temple. God damn you, Frank. Bardzo dobrze.
To jest samolot z blachy falistej? Dobry hop, no. No co teraz powie Donowi, jestem ciekaw. A, po skrytkę, dobra. Good afternoon, sir. Where's the safety deposit boxes? With my colleague downstairs, sir. Thanks. Ten mogę wejść? Tak. Dzień dobry panu. Aha. Keeping out of trouble, I hope. Gangster Monthly, dobra. I need to access the deposit boxes for Frank Coletti. Ah, yes, Mr. Angelo? Yeah. Mr. Coletti said it might be you who came and to provide access. Please, follow me. Też wiem, jak się skończy, także słuchaj, no. Znaczy, skończy się ta misja, czy skończy się gra? No, bo jako, jak gra, to wiem, jak misja niekoniecznie. Books and covered my tracks. Salieri never asked any questions. In fact, apart from the funeral, I never heard him talk about Frank again. Frank, a to pogrzeb Franka? Aha. Okej, drugi Don przyjechał chyba, tak? A tak. You're making my boys twitchy, Marku. Sergio and I just came by to pay respects, that's all. Known Frank a long time. Almost as long as you. He's a good man. Don był tak. Loyal. Loyal to his wife. His kid above all else. There must be some kind of honor in that in you. Maybe. But I'm still looking at this headstone with his little girl's name on it. It's a hell of a thing. Tylko się daty nie zgadzają, bo tam chyba był w dwójce, była inna data niż tutaj w jedynce. Lecimy dalej. Mam jeszcze 15 minut. Zobaczymy. Odwiedziny u bogaczy. Dalej 33 rok. Look at these houses. Big yards, white picket fences. It's the American dream, eh, Tommy? I suppose. Not for you? No, sir. I like being closer to the business. Don't let the flower beds and front porches fool you. There's more criminals out here than in the rest of the city combined. Is that why we're in the neighborhood? Ale grałem w dwójkę i czytałem różne rzeczy. Także wiem mniej więcej, jak to się dzieje. Wiem, co tam jest z tobą. The city councilor. The same. Nie znam historii, znam zakończenie. Także. Do with the Galati boy's death. Now Watkins is loaded for bear, trying to do right by his buddy. Word is, he's striking gold with a few witnesses. You have names? Yeah. But Paulie and Sam are taking care of them. I'm putting you on a different part of the job. We need whatever Watkins has got on us. Well, where's he holding? A safe in his villa. I'm no safe cracker. Don't worry about that. We're taking you to meet Salvatore. He's fresh off the boat, but he knows how to pop open anything. Just get him into the villa, find the safe, and he'll do the rest.
What kind of rumpus should I expect? Nothing you can't handle. Watkins is going to the theater, so the house should be empty except for a bit of muscle. The office is on the first floor, and Arstuoli says the safe is in the wall. Once Salvatore has the safe open, grab all the evidence and get out. That him, boss? Yeah, that's our guy. Salvatore, tutto bene? Sì, grazie, Don Salieri. Good to see you. You know the job. Don't let me down. Sì, ho capisco. Tommy, if you bump into Watkins, don't kill him. It'll just bring down more heat. You got it, boss. Buona fortuna, ragazzi. I to jest misja, w której ten Salvatore... Tommy Angelo. Piacere Dio. Conosciuti. Meraviglioso. I on nie mówi po angielsku, a Tommy nie mówi po włosku. Także dwóch gości bez znajomości języka i wiem, że on mówi po włosku odpowiednie rzeczy, tylko Tomek nie rozumie. I go chyba ostrzega w jakimś momencie, że coś się ma dziać, tylko Tommy nie rozumie po włosku i chyba nie reaguje na to jakoś specjalnie. Parli almeno un po' di italiano? Il capo ti ha detto il piano? I don't speak Italian. Eccellente. Dobra, skręcamy nas, proszę bardzo, rondo zrobimy. No plan? Yeah, the boss told me. Please. Understand. Entriamo dal labirinto senza farci sentire né vedere. La cassaforte è dietro un dipinto al primo piano. Muszę tłumaczyć, bo ja kompletnie nie rozumiem. Lascia fare tutto a me. Quella cassaforte avrà sicuramente un allarme. Yeah. Coś o allarmie mówi. This is gonna be a long night for the both of us. Cristo santo. Coś o alarmy, pewnie musimy uważać, żeby alarmu nie włączyć chyba. Okay, my turn. Do what I do. Do not get caught. Si. You gotta keep safe. Safe? Si. It's my job. Apro cassaforte. Open safe. Christ. Okay. Radio. Let's listen to the radio. Eccellente. Także widzę kolejna wizja z Kradankowa. Będziecie zachwyceni pewnie. Hell of a view up here. A volte questo paese è stupendo. Tak, wiem coś tu, że tutaj coś będzie. Gdzie to jest? Tutaj coś... Nie, tu nic nie ma, dobra, przepraszam, coś... Źle spojrzałem na mapę, dobra. Siadaj Kasia. Świetnie, dobra. A casa forte to jest pewnie safe. To jest chyba ta willa, dobra. Ecco. Entriamo da lì. Over. Wall. Labirinto. What? Vedrai. Oh. A maze. Sì. Un labirinto. Stay here while I take out the guards. In America hanno il labirinto. Nie mogę przejść przez. I could have a night off.
Ci, że będą chodzić. Siedem tam. Oczywiście. Po co komuś ja nie rozumiem, po co są labirynty. Nie rozumiem tej potrzeby budowania czegoś takiego. To jest chyba syndrom zbyt dużej ilości pieniędzy, nie wiadomo na co to wydawać. Wyjść z tego labiryntu. Mówisz? Czy to dla mnie zbudował? No dobrze. No on będzie chyba zawracał zaraz, tak. A tam. O ja. Czy on właśnie zauważył? Ja ich nie widzę, także... Kompletnie ich nie widzę. Jeszcze jeden tutaj, okej. Okay. Dobra, chyba wszyscy. Dobra, wszyscy. Salvatore! Where are you? We're clear. Tommy! I hear. Udało się. Where the hell did he go? Sono qui, Tommy! Guy's a pain in the ass. Co tu się dzieje? Tommy, I hear. Uff, sei un tipo tosto, eh? What? No, do domu prokuratora zatem.
Porta Alice. Un'entrata. Open. Kick. What kind of lock picker are you? Look for Da Vinci. What? Da Vinci, Caravaggio. Hai capito? Painting? You're saying it's behind the painting? Si, si. Okay, I understand. No dobra. Non quello. Guess we got another room to check. Nie wiem, czy tutaj ktoś będzie, czy nie będzie. Ulkazujące do pokuty. Prohibicja musi zostać utrzymana. Zapisz pan. Nie ma zapisów tutaj, ty. Ja bym chciał książkę znaleźć najpierw. There's one. Dobra, mam. Empire Base Boss Mordred. Spektakularne zdjęcie okrutny mafio zginął w płomieniach. Tommaso Moretti został zamordowany przez... Okej. Tutaj nie. W ogóle nas nie słychać. To nie był, to był tylko karabin na wystawie, wiesz, jak mieczysz kiedyś czy tam coś. Dom mówi, że to jest na pierwszym piętrze chyba, nie? Obledzę wszystko, także... Coś mi tak się wydaje. Another here, Salvatore. Who are you? Ma'am! Ma'am! Someone help us! Get out, before things go bad for you. Także pokojówka, już żeśmy wpadli. Ach, drewniany domek, tu wszystko po prostu skrzypi. A jakby tu. Prokuratorze Watkins pisze, aby panu podziękować, jeżeli jest pan w stanie przedstawić wiarygodnym świadku zeznanie dowodne za to, że to Salieri doprowadzi do śmierci Diego. Będę pana dłużnikiem. Opowieści księdza od początku wydawały mi się nieprawdą, a teraz, kiedy już nie żyje... O, zabili księdza. Mam nadzieję, że to nasza ostatnia szansa. Jeśli świadkowie żądają zbyt dużej sumy, ja ją opłacę. Nasz wspólny znajomy również będzie w stanie wywrzeć niejaką presję. Na kiedywanie Salieriego i jego rodziny skorzystamy wszyscy, życzymy. Żyjemy w nieprzyjemnych czasach, martwię się o bezpieczeństwo pana i pana rodziny. Niedługo przyślemy kilku ludzi, by pilnował Pesiego. Łączę wyrazy Roberto. Pewnie tu, ale ja jeszcze się obejrzę. Malutki owad, pewnie pająk. Ja tu oblezę jeszcze, bym chciał sobie popatrzeć. O, jakiś nowy pokój. Ja chcę popatrzeć. Dipinto in blu. Felice di scare lassù. Ale co dziś jeszcze będzie, nie wiem. Pokój. No ja chcę zobaczyć, czy tu znajdzie, jak nie ma, nie ty pokój jakiś. Misja nie daje, nie ucieknie, słuchaj. Na razie, proszę pani. Przyjdziemy kiedy indziej. Dobra, bierzemy tego sejfa.
Obstawiam, że to ten. Tak. Brawo. Nie brawo, tylko brawa. Scusa. Sure. Show me what you can do. O. Shit. Be quick, Salvatore. Pacienza, pacienza. Nice work, scusami. Cura! Ed ha collegato l'allarme! Movio allarme! Doesn't matter! Come on, we need to get out of here! Vai dietro, dietro! No dobra. They gotta be upstairs! The safe's in his study! Te, Salvatore! Ale miał mało, bo miał pół magazynka chyba. Czy się on za mną nie idzie, Salvatore? Nie, no po co? Po co by za mną iść, nie? Pani sobie poszła, widzę. W ogóle go nie widać, w ogóle. Dobrze się chowasz tutaj. Fenomenalnie. Brawa, Salvatore, brawa! Brawa! Biorę apteczkę. Nie, to apteczka. To się domyślam, że wyjdzie jak pozabijam, nie? Bo to jest typowa, ten... Typowa zagrywka. I zaraz otworzę drzwi. Skurbany, no! Tak, tak. Byliśmy, Tomek oczywiście, ale on mówił o alarmie. Tylko Tomek nie zna włoskiego, nie zrozumiał. Trzy gwiazdki! Finally, I get you first time.
Forza! Andiamocene! Dobra. Mamy trzy gwiazdki poszukiwania, słuchajcie. I know. Whatever you're saying, I know. Police? Latarnie ma on mocne, także. A teraz spadamy. Tak, wziąłem, bo był ładny kolor. I już. Grazie a Dio. Salvatore, where do I take you now? Home. Yeah, where home? Six and Nightfall. Okay, let's go. Dobra. Lećmy. Ucieczka była całkiem sprawna. Tam. Ale ładnie wygląda ten wieżowiec tam daleko, patrzcie. Good evening, folks. This is WBDS. It's been quite the day down here at Behringer's. The store has been jam-packed all day with people securing the best deals in the city. There's no reason to feel left out, though, as we have the best deals each and every day. Come see us tomorrow and make sure you don't miss out. Broadcasting live from Behringer's department store. Muzykę włączę tam wiadomościach. Dobra, dogramy sobie tą misję i będziemy lecieć sobie z tym streamkiem już na dzisiaj. Empire State, możliwe. Policja przed nami. Fantastyczna kryjówka na ciemnej pod latarnią. Poza tym, nikt nie wie, jakim samochodem uciekliśmy, bo nikt nie przeżył. Ten dobry sposób. Oryginalny kawałek, proszę bardzo. No można posłuchać właśnie, fajnie, taka muzyka leciała w oryginale. Kurde, jak idziesz, no. Ameryka, nie? A to będzie już później, słuchaj, teraz to wiesz. Tony, devo dirti una cosa. Al nostro prossimo lavoro penso io alla Casaforte. Hai capito? Ci ho quasi rimesso la pelle in quella villa. Ed è tutta colpa tua. E impara almeno un po' di italiano per rispetto della nostra patria. Ah, è come parlare al mio cane, lo so. Ma Cristo, dovevo dirlo. Non farlo mai più. Mai più. Ok, ok. Sure. Nie, nie, jest fenomenalne. No i pod prąd jadę, dobra. Może nie. Pito, a, alkohol chcę. Just for fun, rascal you. I'm gonna kill you just for fun.
Kill You Just For Fun. Piękna piosenka. Good night. Night. Krew na Beach Hill. Mamy, moi drodzy, także moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj. Ślicznie wam dziękuję za tego lejwika. Było fantastycznie, fajna historia, fajnie się rozwija. Także tuż, to było na tyle dzisiaj. Życzę wam dobrej nocy, proszę jutro na Asasynka. W poniedziałek coś jest, nie wiem, co jest w poniedziałek, Rimor czy coś, nie pamiętam, dobra. W każdym razie, nie, w poniedziałek też będzie Tommy. Będą dwa razy Tommy, w sobotę i w poniedziałek. Potem Mafia Dwójka, to będzie w sobotę, poniedziałek. Dzięki. Dobrego wieczoru, proszę, na kanał, na sklep, na fanpage. Pa, pa.